Muszę zjeść teraz. Cześć, witajcie na kanale Pani Fotograf. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny przepis, który oczywiście będzie bardzo prosty. Robię takie placuszki bananowe, do których zamiast mąki planuję użyć wiórków kokosowych. Zobaczę, jak mi to wyjdzie. No i co, nie gadam więcej, zabieram się do roboty i zapraszam Was na przepis. Zatem potrzebne są 3 banany, które trzeba obrać ze skórki, podzielić na mniejsze kawałki, umieścić w misce i rozdrobnić widelcem. Potrzebnych jest też 6 jajek, które trzeba wbić do miski i delikatnie ubić. Ja użyłam miksera, ale tak naprawdę możecie to zrobić przy pomocy widelca. Do jajek dodaję pół łyżeczki cynamonu i 2 łyżeczki cukru waniliowego. Następnie dodaję do nich rozgniecione banany. Wszystko mieszam. I na koniec dodaję wiórki kokosowe. Dodaję ich tak około 100-150 gram. Możecie też dorzucić, tak jak ja, trochę umytych wcześniej jagód. Ja użyłam tak około pół szklanki. Odstawiam całą masę na około 10 minut. A następnie zabieram się do smażenia placuszków. Na patelni rozgrzewam odrobinę oleju kokosowego. Następnie wlewam porcjami ciasto. Smażę placuszki przez około 2 minuty z jednej strony. Następnie przekładam je na drugą stronę i smażę kolejną minutę. Musicie pilnować, aby placuszki Wam się nie spaliły. Smażcie je na niewielkim ogniu i pilnujcie ich podczas smażenia. Witajcie ponownie, jestem w trakcie smażenia placuszków. Tutaj naokoło może widzicie bałagan, ale no nie chce mi się teraz po prostu sprzątać tego wszystkiego. A chcę Wam szybko nagrać to, że te placuszki podczas smażenia pachną przepięknie. Do tego, dlatego nie mogłam się oprzeć i po prostu już je spróbowałam i są naprawdę przepyszne. Dodatkowo wiórki kokosowe świetnie zastępują mąkę, te placuszki wyszły zwarte i naprawdę przepyszne, więc gorąco Wam polecam ten przepis. No.